W 8 miesięcy po kampanii wrześniowej 1939 roku żołnierz polski znów stanął do walki. W maju 1940 roku samodzielna brygada strzelców podhalańskich wzięła udział w bitwie o Narwik. Rozmawiam z pułkownikiem docentem Witoldem Biegańskim. Panie pułkowniku, zacznijmy to przypomnienie sławnej bitwy od momentu powstania brygady. Po klęsce wrześniowej we Francji powstało Wojsko Polskie w składzie 4 dywizji piechoty i dwóch samodzielnych brygad, w tym samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Łącznie w szeregach Wojska Polskiego we Francji znalazło się około 85 tysięcy żołnierzy. Wojsko Polskie we Francji powstawało w dwóch fazach. Pierwsza faza organizacji wojska przypadła na okres dziwnej wojny na Zachodzie. Co to znaczy dziwna wojna? Dziwną wojną zostały nazwane działania prowadzone na froncie zachodnim od października 1939 roku do 10 maja 1940 roku. Dziwna nazwana dlatego, że trwała praktycznie mała wojna, działanie patroli, wojna propagandowa, natomiast autentycznych działań bojowych na froncie zachodnim nie było. Na tym tle operacja w Norwegii i bitwa o Narwik, o której będziemy mówili, była wywołana chyba dalszą agresją hitlerowską w Europie, to znaczy atakiem 9 kwietnia 1940 roku na Norwegię. 9 kwietnia świat obiegła wieść o inwazji Niemiec hitlerowskich jednocześnie na Danię i Norwegię. Dania została podbita w ciągu jednego dnia, natomiast w Norwegii rozpoczęły się działania wojenne. Początkowo Niemcy odnieśli całkowity sukces, opanowując najważniejsze punkty strategiczne na długim wybrzeżu norweskim, w tym zajmując bez walki również położony na północy port Narwik, przez który sprowadzali 1/3 rudy ze Szwecji, a było to ułatwione dlatego, że jak wiadomo, wody Narwiku nie zamarzają okrągły rok. I to była jedna z przyczyn, że aby zniszczyć to zaplecze materiałowe III Rzeszy, alianci zdecydowali się na odbicie Narwiku, w ogóle na atak na Norwegię. Między innymi tak. Z tym jednak, że na bitwę o Narwik nie należy patrzeć jako na samodzielne działania. Bitwa o Narwik była częścią składową kampanii norweskiej. Była jej fragmentem. Inicjatywę w kampanii norweskiej od pierwszego momentu chwyciły wojska hitlerowskie, ale alianci nie zrezygnowali z walki i ponieważ flocie brytyjskiej wspomaganej przez flotę francuską i polską między innymi nie udało się przechwycić transportów desantowych wojsk niemieckich, dowództwo alianckie zdecydowało się również na wysadzenie korpusu ekspedycyjnego w Norwegii. Wojska alianckie zaczęły lądować na północy, na Wyspach Lofotskich, gdzie także znalazła się polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Brygada ta płynęła w konwoju, który w nocy z 3 na 4 maja przekroczył koło podbiegunowe. Na wysokości Wysp Lofotskich, o których mówił pan pułkownik, statki z pododdziałami Legii Cudzoziemskiej odłączono i skierowano do portu w Harstad. Natomiast brygada polska wzięła kurs na Tromso. Posłuchajmy teraz wspomnień byłych żołnierzy brygady podhalańskiej, Wojciecha Lipińskiego z 2 batalionu i Jana Waltera z pododdziałów saperskich. Płynęliśmy na północ kilka dni i było wszystkim dziwno, że jakoś długo nie ma nocy. A to wtedy już były te białe noce, prawda? Co nic nie zachodziło. Patrzę na zegarek, to godzina 11, a jeszcze widno. I to nas wtedy właśnie tak bardzo frapowało, no bo to większość z nas pierwszy raz to przeżywała. I w takiej sytuacji dopłynęliśmy do Tromsø, miejscowość na samej północy Norwegii. My wtedy z tej północy wróciliśmy na południe i mniej więcej na wysokości Narwiku okręty po 2 dniach takiej wędrówki zaczęły się rozładowywać. Z tym, że Chenonceau i Colombie zawinęły do portu Harstad, natomiast Meksyk
wszedł we fiordy głębiej i zaczął rozładować wojsko na barki, na te kutry norweskie, koło Salangen, na północ od Narwiku. Jak wchodziliśmy wtedy do fiordu, na naszych oczach rozegrała się bitwa z łodzią podwodną niemiecką, która weszła w konwój. Wyście chyba ze swego statku tego nie widziałem. Obserwowali. Myśmy nie tylko obserwowali, ale odczuliśmy. Mianowicie na statku transportowym dużym wybuch miny głębinowej odczuwa się tak, jakby statek uderzył o skały. Zresztą powszechnie żołnierzom marynarze tak tłumaczyli te wstrząsy. Okazało się potem, co zresztą żeśmy widzieli, że to była łódź podwodna, która została zatopiona i wypłynęła na wierzch. Myśmy wjechali wówczas do Harstatu i zaraz po władunku rozpoczęło się olbrzymie bombardowanie przy bardzo zresztą silnej obronie przeciwlotniczej. Wszystkie statki były dostatecznie uzbrojone, ale spotkaliśmy tam w tym czasie, co było przyjemnym bardzo incydentem, spotkaliśmy polski okręt Burze, który konwojował jakiś inny konwój, który wszedł również wtedy do Karstatu. Tutaj ta uwaga o białych nocach, o wrażeniach i przeżyciach. Kampania norweska chyba jest w ogóle bardzo charakterystyczna pod jednym względem. Mianowicie to są przeżycia, w których nawet młodego człowieka, takiego jak mnie wówczas, zawiodła wyobraźnia. Nie wyobrażałem sobie na podstawie tego, co czytałem, co słyszałem, co widziałem na filmach, nie wyobrażałem sobie takiej scenerii wojny, bitwy. Było tam wszystko, co we współczesnej wojnie wówczas można było zobaczyć. Była marynarka wojenna, lotnictwo, łodzie podwodne, jakiś nieprzenikniony, obcy wydawało się krajobraz. Były również muły i współczesna broń. Wejście w tą scenerię początkowo niepokoiło. Wydawało się, że to wszystko jest bardzo trudne, nie damy rady, a jednak jak żeśmy weszli, jakoś akcja, do którejśmy przystąpili, pozwoliła wejść w tamtejsze warunki, pozwoliła przyswoić sobie wszystko to, co było nowe, a właściwie nowe było dla nas wtedy i zaskakujące wszystko, cośmy widzieli i cośmy przeżywali. Kiedy śledzimy przebieg bitwy o Narwik, a szczególnie kiedy rozmawiamy z jej uczestnikami, odnosi się wrażenie, że dowództwo wojsk zachodnich nie było przekonane o konieczności zajęcia Norwegii. Świadczy o tym chociażby niewykorzystanie w kwietniu 1940 roku zniszczenia konwoju hitlerowskiego u granic Norwegii. Nikła w sumie liczba wojsk skierowanych na Półwysep Skandynawski, a także niedostateczne porozumienie z dowództwem norweskim, w wyniku czego doszło do tego, że Polacy nie mogli wylądować w Tromso. Co pan sądzi na ten temat, panie pułkowniku? Czy cała ta akcja w Norwegii była prowadzona aktywnie? Nie ulega wątpliwości, że dowództwo alianckie chciało się w tej kampanii zaprezentować jak najbardziej aktywnie. Jednak reakcje były spóźnione, bo przecież nawet po zatopieniu przez nasz okręt podwodny Orzeł niemieckiego okrętu desantowego Rio de Janeiro w przeddzień inwazji niemieckiej, wtedy kiedy okazało się, że nie jest to statek transportowy należący do marynarki handlowej, tylko jest to okręt wojenny transportujący desant do Bergen, dowództwo alianckie nie potrafiło z tego wyciągnąć konkretnych wniosków operacyjnych. Podobnie dowództwo norweskie nie wygaszono nawet na wybrzeżu latarni morskich, które świeciły i wskazywały drogę. Więc to wszystko świadczy o tym, o pewnym, tak jak pani słusznie zauważyła, braku zdecydowania w łonie dowództwa alianckiego. Tym bardziej było to dziwne, że flota aliantów, zwłaszcza flota brytyjska, była potężną i Niemcy unikali starcia na morzu z flotą wojenną brytyjską. Tym niemniej w początkach maja właśnie ta operacja w Norwegii trwała i była ona wówczas jedynym punktem starcia sił hitlerowskich z siłami zachodnimi. A wracając do dziejów polskiej brygady podhalańskiej, przypomnijmy, że 8 maja Polacy zeszli na ląd w porcie Harstad.
O dalszym przebiegu wydarzeń opowiedzą ich uczestnicy. W całej brygadzie podhalańskiej było około 5000 ludzi. Brygada była podzielona na dwie półbrygady, z których każda składała się z dwóch batalionów piechoty i kompanii sztabowej, w której się mieściły rozmaite specjalne plutony. Między innymi w drugim półbrygadzie był mój pluton pionierów. Ja natomiast byłem w tym samym czasie, w pierwszej półbrygadzie, w drugim batalionie, w pierwszej kompanii. Myśmy się rozładowali z pierwszą półbrygadą, jak wspominałem, w Harsztacie. Po kilku dniach nastąpiła właściwie już operacja uprzednio zapewne zamierzona. Mianowicie oddziały Legii Cudzoziemskiej i Francuskiej wchodzące w skład tej samej lekkiej dywizji i strzelcy alpejscy atakowali desantem z fiordu miejscowość Bielkwik. My natomiast z batalionem drogą okrężną, drogami, zachodziliśmy od tyłu, mając zagrodzić odejście wojska niemieckiego w góry. Niezmiernie trudny marsz, nazwany zresztą we wspomnieniach i opowiadaniach piekielnym albo cholernym marszem. Polegało to na tym, że batalion brnął przez bardzo głęboki śnieg. Mieliśmy rakiety do tego celu, rakiety, jakich używają Eskimosi, ale trudność polegała na tym, że nie potrafiliśmy na nich chodzić. Byliśmy potwornie objuczeni, doszliśmy potwornie zmęczeni. Następnego dnia do Bielkwik. Bielkwik już płonął. Byli Francuzi i nasz batalion w Bielkwik. Zaglegliśmy na wypoczynku. Było bardzo ciężkie bombardowanie. Nie przerywało jednak wówczas snu. I dowiedzieliśmy się, że barkami przerzucają nas fiordem na drugą stronę, to znaczy na południe od Narwiku. Mieliśmy luzować oddziały brytyjskie, które tam były. Wtedy dowiedzieliśmy się, że będziemy nacierać na Narwik. Nie wiem, gdzie ty wtedy byłeś. Zdaje się, tak zwana baza Balangen była ciągle jeszcze czynna. Baza ta była czynna, zaopatrzenie przyjeżdżało, prawda, i tam stał 4. batalion, ponieważ ja byłem przydzielony do tej bazy Balangen razem z 4. batalionem, także mnie moment rozpoczęcia walki zastał właśnie w Balangen. Tam była sytuacja taka, że 2. batalion, jako batalion skrajny, zatrzymał się nad Ankenes, to jest przedmieście Narwiku, w odległości, w górach, począwszy od 295, na którym ja zresztą byłem w pierwszej kompanii. Byliśmy w styczności z Niemcami w odległości mniej więcej 400 metrów. Z prawej strony była kompania 2, w której zresztą służył Ksawer Pruszyński, i kompania 3. Dalej na wschód batalion 1. 4. utrzymywany gdzieś głębiej jako rezerwowy. W tym okresie czasu prowadzone były rozpoznania, jakieś spotkaniowe potyczki. No i pewnego dnia dowiedzieliśmy się o przegrupowaniu. Byliśmy skrajną kompanią wiszącą na wzgórzu nad samym fiordem. Odsunęliśmy się nieco. Przyszła kompania 3. Stanęła na naszym lewym skrzydle nad samym fiordem i dowiedzieliśmy się o mającym się rozpocząć natarciu. Dowiedzieliśmy się wreszcie o ścisłej dacie natarcia. Miało to nastąpić o godzinie 00 z 27 na 28 maja. Jeszcze moment, spojrzenie na fiord, który był rozłożony poniżej naszego miejsca postoju, absolutnie widoczny, i dosłownie robiło to wrażenie jakiejś takiej karawany sunącej wolno. Karawany, ale to były okręty przez fiord, właśnie te okręty, które ustawiły się dziobami do miasta Narwik, i na widoczny sygnał rakiety, wszystkie jednocześnie ze wszystkich dział o godzinie 00 rozpoczęły ogień na miasto. Po tym ruszyła z wody na taki cypel przedmoście miasta Legia Cudzoziemska, my zaś po bardzo górzystym, trudnym terenie na przedmieściach Ankenes rozpoczęliśmy natarcie. Niestety ogień floty wspierający nie mógł nas sięgnąć. Byliśmy za wysoko albo zasłonięci górami. Po prostu
marynarka wojenna była na poziomie wody. Myśmy byli w górach i oni mogli tylko wspierać nas przez ostrzeliwanie miasta, przez ostrzeliwanie cypla, o którym wspomniałem. My zdani byliśmy tylko na wsparcie własnych moździerzy. Natarcie okazało się bardzo trudne. Wzdłuż fiordu ostrzeliwana z miasta nacierała trzecia kompania. Niestety natarcie to nie poszło za łatwo. Kompania zaległa. Nasza pierwsza kompania przeszła stanowiska karabinów maszynowych. Doszło tam do walki wręcz. Zatrzymało się natarcie na pewien czas. Potem przyszły obwody. No to ja tu muszę uzupełnić. Zaległy nie tylko nasze oddziały, zaległy również oddziały francuskie i norweskie, które walczyły z drugiej strony Półwyspu Narwickiego. W drugim dopiero natarciu, które trwało kilka godzin, Narwik został zdobyty wieczorem 28 maja. Kilka dni później samodzielna brygada podhalańska otrzymała rozkaz powrotu do portów północnej Francji. Wrócili wtedy do Brestu. Został zdobyty znaczny obszar przylegający do Narwiku, a więc Półwysep Narwicki włącznie z miastem Narwik. Zniszczone zostały urządzenia portowe. Oddziały alianckie odsunęły grupę Dietla niemal do samej granicy szwedzko-norweskiej. Jednocześnie Polacy zawładnęli Półwyspem Ankeneskim. Niemcy wyraźnie odczuli to jako swoją klęskę, czyli ta operacja była również operacją wartościową, chociażby z punktu widzenia doświadczeń bojowych. A poza tym, o czym tutaj nie powiedzieliśmy, ważnym powodem wycofania się aliantów z Norwegii był fakt, że w maju Hitler zajął Belgię, Holandię, Luksemburg i uderzył na Francję. 10 maja wojska hitlerowskie podjęły olbrzymią ofensywę przeciwko głównym siłom koalicji antyniemieckiej. W trakcie pierwszej fazy tego starcia wojska niemieckie rozbiły w gruncie rzeczy północne zgrupowanie wojsk alianckich i 21 maja stanęły nad kanałem La Manche. I właśnie wtedy dowództwo alianckie postanowiło odwołać swoje siły z Norwegii, oczywiście ewakuować także wojsko z Narwiku. Przeciwstawili się temu dowódcy liniowi, którzy powiedzieli, że musimy być lojalni wobec sprzymierzeńca norweskiego, a poza tym, żeby te wojska stamtąd wycofać, trzeba je załadować na statki, a więc trzeba uzyskać swobodę działania operacyjnego na wybrzeżu, po prostu mieć w swoim ręku znaczny kawałek wybrzeża. I jednocześnie zniszczyć urządzenia portowe, słowem rozbić wojska niemieckie na północy. I w ten sposób postanowiono przeprowadzić tą operację, w wyniku której zdołano zdobyć Narwik i oczyścić Półwysep Narwicki i Ankeneskim od przeciwnika. Narwik, jak wiadomo, został zdobyty 28 maja. I działania bojowe, włącznie z załadowaniem, były prowadzone do 8 czerwca w tym rejonie.